Siema, siema! W ogóle to nie ja powinienem się przywitać. Dobra, czyli nie ma kamery? Nie ma kamery. Dobra, mogę zdjąć maskę Michaela Myersa. Przedstawi się wam osoba, która ze mną nagrywała na YouTubie, a teraz przyszła na Twitcha pierwszy raz, więc bądźcie mili. Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Roni, możecie mnie znać z YouTube'a, jeżeli siedzicie na również na YouTubie. No więc mam nadzieję, że polubicie moje prowadzenie gier. Pamiętajcie, że dopiero zaczynam taką przygodę, że na Twitchu jestem pierwszy raz i więc mam nadzieję, że wszystko się uda. No to co, to zaczynamy przygodę. Dobrze. Ja oczywiście wtedy z boku. Oddać się trochę, żeby nie wyłapywało telewizora, dobra? Jasne, jasne. Dobrze. Ja jestem obok, pilnuję wszystkiego, tylko że Discord mi zasłonił obecny widok. Jeśli chcecie dołączyć do komentarza, o, patrz! O, witamy serdecznie. Nie, jeszcze nikt się nie odezwał. Dobra. Ale stawiam, że to może być na przykład Umek albo ten, albo Shadow. No dobra. Bo Shadow często jest bardzo szybko. No. Dobra. W razie czego ja widzę czat, tym razem mam osobę do pomocy, która się zapoznała bliżej z naszym głównym produktem Dead by Daylight. Tak, nie martwcie się, filmik z tego też będzie dzisiaj. Dzisiaj macie dwa live'y, ponieważ wczoraj nie było jednego, ale jak wiecie, musiałem się przygotować do kogoś przyjazdu, więc już rozumiecie, czemu wczoraj live'a nie było. O, jesteśmy, no. Dobra. Wiesz, pobrywałem trochę pnączy, pomalowałem ściany. Dobrze, no to zobaczmy. Dla tych, co nie są w temacie, to my streamujemy to na YouTubie. Streamowaliśmy to, ale... Wsiadza babeczka. Fajne. Między wami okej? Wszystko się układa? Zazwyczaj, wiesz, ona potrafi być kochana. To pewnie miła odmiana. Wiesz, pod tą maską twardej babki też kryje się ktoś miły. Masz kiepską pamięć. Wybiórczą raczej. Dlaczego nie Dobre. Ja nagrywam? Dobre. Ponieważ ja po ostatnich wydarzeniach The Last of Us Part 2 nie akceptuję Eli. I pomyśleć, że zaczynałeś od rozgrania symbolu świetlików. O, wiesz, że ostatnio dołączył kolejny świetlik? Były świetlik. Ona też słyszała o przegrupowaniu w Santa Barbara. Czy ta plotka jest czymkolwiek podparta? Nie. Ciekawe. Sama gra, jej mechanika i ogólnie wszystko jest fajnie, ale postać Ellie została całkowicie zniszczona. No dobrze, to mówimy to może później, żeby nie wchodzić w postać, w dialogi. Zapominam, że nagrywamy na Twitchu. Wiem, co kombinujesz. Wchodzę w to. Co mam robić? Okej. Okay. Widzisz tę tarczę? No. Traf jak najwięcej, nim minie czas. Dobra. Wygram. Zapiszesz tam moje imię. Spoko. Wykaż. Dobra. Dobra. Czekaj. Kurde. Dobra. Jestem dumny. Wyluzuj. To nie wszystko. Ktoś miał farta. Tak, tak. Tak. O mordę. Pięć. Ugrabiasz. Jeszcze dwa i wygrasz. Bez presji. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Jeszcze tylko jeden. Nie skuduj. O, mordę. Udało ci się. Rekord. Został jeszcze czas, nie? Tak. To nie skończyłam. Boże, ale ty jesteś bezcenny. Coś jeszcze jest.
Tylko 10 sekund. No to cóż. Nigdy tego nie znalazłeś? Nie za bardzo. A, nie. Dobra, widzę. Aha. A i mamy to. Udało się. No. Za pierwszym razem. No. Udało się. Co na to? No, super. Jesteś najlepszy. Zamknij się i napisz moje imię. Jasne. Później. Nie chcesz, żeby Melia to zobaczyła, tak? Nie. Ona ma to gdzieś. To wpisz mnie na tablicę, Owen. No dobra. Wyluzuj. W razie, gdyby ktoś się martwił, Resil też tu jest. Tak. Siedzi dokładnie. A nie obok. Chodź na górę. Kamery nie ma. Boroni nie chciał, żeby... O, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie czas. Kiedy indziej. Co? Nie. To by było całkiem zabawne. Arbuza też jest widok. Więc wszyscy stąd też muszą sobie zobaczyć. A to co? Klimatycznie. Także dwa serwery to reklamują. Mój i jej. Usiądź. Podziwiaj widok. Teraz spróbuję. I jak? Ładny widok. Idź ty. Nie znasz się. Miałam skłamać? Tak, oczywiście. Ona wielbia te całe święta, a to nasza rocznica, więc... Uważam, że to urocze. Uważam, że możesz spierdolać. Chciałabym mieć kogoś, kto wydziergałby mi skarpetę. Nie zasługujesz. Na skarpetę czy na miłość? Czemu masz taki dobry humor? Mam? Olej wieczorny trening. Abi, kiedy księżyc wschodzi? Znalazłam brata Joela. Jest w osadzie w Wyoming. Skąd to wiesz? Złapaliśmy kilka świetlików, z którymi służył. Sądziłem, że odszedł z 10 lat temu. Tak. Wow! Witamy ponownie, moi drodzy. To trochę. To, że Roni prowadzi, nie znaczy, że ja się nie odezwę. No. Nawet jeżeli on tam jest, jeśli go znajdziesz, może nie wiedzieć, gdzie jest Joel, nie? Mówiłaś jeszcze? Wszyscy są ze mną. Nawet Mel. Możemy ruszyć za tydzień. Isaac nigdy nie pozwoli nam opuścić bazę. Już pozwolił. Nie pierdol. Isaac ceni sobie sprawiedliwość. A wie, co zrobił Joel. Hej. Siedzimy w tym razem, tak? A, czyli tu jesteśmy. Dobrze.
sytuacja z pokazów. Dokładnie. Naprawdę, niech napisze w komentarzu, że ktoś, kto oglądał zwiastun tej gry, to oglądał. Na czacie, bo tu jesteśmy na streamie na żywo. Na czacie. Ale wy na YouTube co obejrzycie, to pewno dzisiaj, kiedykolwiek to dzisiaj jest, bo nie mam pojęcia, kiedy to się publikuje. Szczerze. Ale na czacie również. To na czacie i tutaj ogólnie napiszcie, czy pamiętacie do Stargów, które chyba E3 to się nazywa, dobrze pamiętam. Nie wiem. To było prezentowane. Napiszcie, czy oglądaliście i czy kojarzycie tą scenę. Wyzwól ich, niech zaznają mego. Cześć Patrycja. To jest chyba połowa gry. Bo wiesz co, Patrycja, 2012, myśmy już dawno zaczęli grę, tylko zaczęliśmy ją na YouTubie, także na początek gry polecam wejść do nas na kanał YouTube na Resil Game, tylko że po prostu tutaj kontynuujemy te wątki. Tak, dokładnie. Cześć Bako. Wcześniej mógłbym ci opisać, ale nie wiem, czy może chciałabyś sprawdzić sama. Tak mówię, zajrzyj do nas na YouTube, to... Już sprawdzę, bo akurat mam wolny czas. Bako, tylko bo po prostu nie ja dzisiaj prowadzę streama. Dobra, spoko. Dzięki Bako. Tak będę chciał później zagrać w DBD, tylko po prostu na razie gramy w The Last of Us. A, no to zaczynamy. The Last of Us będzie toczyło się do godziny tej, która teraz jest? 16. No gdzieś do godzinki najwyżej. Ojej, uwaga! Czekaj. Czekacze. No wiem. A może traf w niego? Dobra. Wybaczcie, bo zapomniałem wam powiedzieć, że już od paru miesięcy w to nie grałem, więc może można wyjść z wprawy, więc sorry. Zobacz, jak się ma tylko młotek. Lekka beznadzieja, prawda?
Dobra, wpadnę do ciebie, Bako, tylko po prostu jak skończę tego streama tutaj, to niemal natychmiast odpalę się z drugiej gierki, tylko po prostu wtedy będzie luźne granie w Dead by Daylight. A jeżeli wy chcecie być na bieżąco, zabił cię. Dobre, sobie zauważyłem. Ja to mówię teraz. O, te ich razy uwielbiam, zwłaszcza, które tak wyświetlają. Może by cię nie zabił, gdyby ci twoi sojusznicy strzelali. No właśnie. To by było bardzo miłe. Traf. Traf. Dobrze, dobrze. Ale te piekacze są odważniejsze od kiedy... No właśnie, no właśnie, no właśnie tamci byli łatwiejsi. Tamci byli o wiele łatwiejsi. Tamci nie bili przynajmniej, a ten bił. A oni biją ciągle, no. No. No jeszcze. O, dobrze, że skończyło się, bo złamałaś. No, no. No. Więc dlatego właśnie wybaczcie mi za tą wpadkę, ale serio, od paru miesięcy nie grałem w tą grę. Naprawdę od paru miesięcy, więc naprawdę dopiero przypomniało mi się, jak się tym kieruję, więc wybaczcie. Uwaga, zarażeni. A nie spodziewałem się, że będę zajmował się tą grą. Jakbym wiedział to serio, to bym włączył u siebie. Ale niestety. Ty zjeżdżaj, ty. No. Jak mu skręcić laka? No. Więc jak widzicie. Aż ty. Na co tą broń? Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. O, dziękuję. No. Dziękuję. Aż ty znowu? Ej, to za dużo trochę, ale może być pomógł, może być pomógł trochę, bo znowu mi się biją, znowu mnie biją, ej. To nie, bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Ale cię sobie zabiją! Dobra, dobra. No. No. O, szkoda, że tego wcześniej nie znalazłem. Dobra, dobra. No, pięknie. Dobra, to mówię, nagrałem od paru miesięcy, to zapominam. Zdarza się przecież każdemu. Dobra, wiem. No. Ja mam buffów, czyli ja nie kieruję. Więc się tak nie śpiesz. Wiesz, ja nie grałem dla odmiany przez pół roku. Dobra, dobra. Super, kiedy sabotują cię twoi własni towarzysze. Co ja? Uwielbiam taką, uwielbiam takie sytuacje. No ciekawe czemu. Wybaczcie, jest tak rozejrzmy. Chyba tu nic nie ma. A, dziwne. Myślałem, że... O, właśnie, no. No właśnie, bo coś tu było leczniczego. Spoko, ranna osoba, ale musi otwierać. Logika gier. Da. Ale dziwne jest to... cienie w tym, w tej grze. Przed chwilą było ciemno, dosłownie noc, a teraz jest widno. Logika gier. No właśnie, logika gier, no właśnie. O, to znowu ta baba. No. Miejmy nadzieję, że już zginie. Ja. O, siema duża. Oż ty. A. To trochę jak w Uncharted. Yeah. O, ty. Oj. Wiem, ej, co jest, no. Już chciałem to złapać. Ej, co jest? Dostawać. Że się celuje ciągle w to, żeby unikać, to nie wiem. Nie wiem, coś to... Ja szczerze, ja zapomniałem, jak się robi uniki już. L1 cię robi w tej grze. No właśnie. Boga. A żeż ty, no, wiem. No wie, kiedy ona blokować, naprawdę wie. Co
jest, ona w boksie gra? Ona w boksie była wcześniej, czy co? Nie, wykluczałbym tego. Możliwe, dobra. Żadne czekaj! I załatwione. No, dziękuję. No, dziękuję za zwrot. No. Nie wykluczone, że ten live będzie krótszy, bo to wszystko jest zgrane w czasie, w jakim Roni ma czas. Niestety, bardzo mi przykro. Za niedługo niestety będę musiał się zbierać, bo niestety teraz się ciemno robi strasznie szybko. Więc niestety trzeba będzie się zbierać częściej. Ale mam nadzieję, że dobrze mnie zapamiętacie do następnej rozgrywki. A wiedzcie, że ja nie zamierzam robić The Last of Us Part 2 na Twitchu bardzo często, tak jak nie robiłem go na YouTubie, ponieważ ja ogólnie nie jestem tego gry wielkim zwolennikiem. Ale natomiast od zeszłego odcinka nie jest. Roni będzie z wami tutaj zazwyczaj grał, więc kiedy napiszę słowo Roni w tytule, to już wiecie, kto nas odwiedził i kto będzie co robił, nie? Tak, dokładnie. O, pięknie, coś co bardzo lubię, podręczniki szkoleniowe. Pięknie, co my tu mamy? Własną amunicję, aby tworzyć własny sprzęt bojowy do tego, co masz w domu. Świetnie. No i co my tu mamy? O, pięknie, twórz na naciski zapalające. O, pięknie. To jest super rzecz. Dobra, co my tu mamy? Suplementy? Tak. Ogólnie The Last of Us jest świetną grą. Tak, notatkę zaraz wezmę, zauważyłem ją. Szukam jeszcze tylko jakichś części, bo chcę jeszcze pójść tam do stołu. Jeszcze czy nie ma tu jakichś elementów jeszcze? O! A. Rurka jest pełna, to spróbuję jej użyć. Coś do leczenia. Bo trochę czerwono ci. Tak, tak, dobrze. Eli, mam ogromną nadzieję, że tu, że u ciebie wszystko w porządku. Ostatni rozejm szlak trafił, więc rozkazano nam wrócić do siebie po po nowe przydziały. Wysłałem dwie grupy, by cię znalazły, ale wróciły z niczym. Proszę, znajdź tę datkę i dotrzyj do nas. Walić blizny mat. Wybaczcie, mam czasami lekki problem z takim płynnym czytaniem, więc nie gniewajcie się, jeżeli zatnę się gdzieś na jakimś słowie, więc bardzo was przepraszam za to. Ale tak już mam niestety, czasami. Bo rzadko czytam na głos. Dlatego. Ogólnie też zmieniliśmy treść lekko notatki, dlatego że zawierała ona wulgaryzmy już tak duże, że koncernowałyby one z regulaminem. Co by tutaj ma? Dobra, na razie zostawię. O. I powiem wam, agenci, tak, safe jest mój, ale nie moja jest gra. W sensie gra jest moja, tylko że nie gram w to. O właśnie, aż zapomniałem o tym. No, pięknie. Batoniki wzięte. Resil, czemu nie grasz w grę, skoro gra jest twoja? No dlatego, że kiedyś mi zaspoilerowano o pewnej hybrydzie zarażonych i trochę jakby się tego boję. O której nie powiem, żeby nie psuć wam niespodzianki, bo może ktoś ogląda tą grę po raz pierwszy, więc ja wam właśnie u nas. Ja nic nie powiem. Żeby wam nic nie leczyć. O. To znaczy ona najpewniej zna już fabułę The Last of Us. A tak, ale może ktoś patrzeć coś może. Zwłaszcza, że ja nigdy nie robiłem wam tutaj odcinków The Last of Us. Właśnie. Zakładałem, że będzie to na YouTubie, ale teraz wszystko co było na YouTubie będzie robione na Twitchu. Koniec końców. Dobra.
super. Aroniego wcześniej wśród towarzyszenia mi też się dość dobrze wyszkolił. Smacznego. Masz coś? Nie ma nic. A ty? Poza flakami? No, poza flakami. Nie ma nic. No. Dziękuję. Ten masz matę, ale się nie przyda. Dobra. Przypomina mi to trochę sens z tą hybrydą, więc... Zaczynam się lekko cykać. Powiedz, że to nie tutaj. nie. Chciałem zasiać takie małe ziarno niepewne, takie małe ziarno niepewności w twojej głowie. Dobra, gdzie oni są? A, tu jesteście, dobra. Po cichu? Tak, na razie tak. A. A klikacze? Nie, coś ty. No. Jakie znowu to słyszał? A podoba mi się aktualizacja w tej grze, że w porównaniu z jedynką, że ten sygnał, że przeciwnik nas zaraz wykryje, pojawia się po konkretnej stronie. Z której strony przeciwnik patrzy. To mi się bardzo podoba. A ty co o tym? A ty masz jakieś rzeczy, które ci się spodobały w tej części w porównaniu z jedynką? Ogólnie to, że pozwolono tutaj graczom na większą swobodę ruchu, skakanie i tak dalej. Że tutaj trzeba naprawdę taktycznie myśleć. Mi się również podoba ten motyw zbijania szyb na przykład. To mi się fabuła bardzo jest podoba. Do wywalenia. A niech to. No trudno. No trudno, zrobimy to tak. Tego nie było w planie, moi drodzy. No ale cóż, trzeba improwizować. Czasami. Nie można robić ciągle tego samego. Bo człowiek padłby z nudów przecież. Tak. No, nie można ciągle robić tego samego. No i to przełożenie między tymi. A co tam? No, nic, nie po sprawie. Dziękuję. Pomyliłem się troszkę, no ale coś. Jeszcze mi się myli troszkę. Wybaczcie, co za wstyd. Prawie pewna. Musisz z nami iść. Mam zostawić was tu samych? Po prostu stąd chodźmy. Świetny pomysł. Ja też nie chcę tu siedzieć. Także wiecie, ja ogólnie... Ja się cieszę, że powstała druga część. Ale... Nie zrozumcie mnie źle. Czasami mam wrażenie, że ludzie nie wiedzieli, co robią. Że... Druga część powstała tylko dla sentymentu. Mogło tak być. Wiesz, nikt nie każe ci tej gry zachwalać nie wiadomo jak. Po prostu niektórzy mają po prostu takie swoje zdanie, bo niektórzy tak to uważają, a niektórzy tak. Tyle. No, ja tam uważam, że ta gra jest nie tyle niepotrzebna. Co przekombinowana. Tak, co właśnie została ona trochę przekombinowana. Chcieli zrobić sentyment do tego, że wróci Ellie, że wróci Joel, ale tak naprawdę wrócili. Tak z mojego punktu widzenia, nie wiem jak was, agenci, ale Joel wrócił po to, żeby zginąć. Tylko. A z kolei Ellie wróciła, ale tak naprawdę mogłoby jej w ogóle nie być.
Niestety ja też tak uważam. Wysadzę was, a wy otworzycie bramę. Robi się. Skakuję. Teraz ty. Uwaga na rękę. Jakim cudem ona zdołała przejść przez to okno? Nie wiem. Nie wiem. A nie, towarzystwo idzie. Szybko! Aś, no pierdzie, no towarzystwo przyłazi. Ktoś komuś jeszcze przypomniał się Billy, miasteczko Billa i to jak przyłaziły tu purflaki? Czy tylko mnie się to przypomniało? Chyba tylko tobie, no mi przynajmniej nie przychodzi to. A, tu jesteś, tu! Jebredna. Skudo. To ten sam motor. Tak, tak. Tak, tak. Klikasz. O, chyba nie się chce umierać. Urwałeś mu łapę. Ale zaraz, nie o to mi chodziło. One w ogóle kiedyś otworzą te drzwi? Nic wam nie powiem, nic nie powiem, bo nie chcę zrażać. No ale dobra, teraz jest trochę ważniejszy kłopot. Największy kłopot teraz. Czy oni są? A tu jeszcze. O nie, tylko nie on, tylko nie on, tylko nie on, tylko nie on. Nie mów mi, że to jest... A, kurde, nie zauważyłem go, matko jedyna. To nie jest ten mini pulsklap. Ale który? To nie jest ta miniaturowa wersja pulsklaka. Tak, to był on, to był on. Wiem. Skup się na oddychaniu. Dech i wydech. Spokojnie. No już, jest port, dobra. I wydech. Joel i Ellie ucieczka z tego. Z... No, no. Sprawdź te drzwi. Upewnij się, że nie ma tam zarażonych. Nie chcą się otworzyć. Szukaj dalej. Ruch mojego wroga jest moim przyjacielem. No. No. Stare powiedzenie. Bo tu Abby ma rację, to są blizny. No właśnie. Tak. Ale oni byli właśnie przeciwko reszcie. Właśnie, więc... Tak to wygląda. Pomóż mi z tym. Trzeba ją tylko nastawić. Okej. Wiesz, jak to zrobić? Uwaga, obstawiam to, ja se idę dolać. W porządku. Dobrze. Bo doleję se do tego, do pół pustej. Gotowa?
A, przyda się, o, przyda się. Jak masz na imię? Abby. Dzięki za pomoc. Kręci się tu sporo ludzi. Choć by było z nią źle, wynieście się stąd do jutra. Damy radę. Trzymajcie się. Coś czuję, że z tego spotkania wyjdzie wspaniała przyjaźń. Kompot się skończył, to by było na tyle. Cóż, trzeba było się wcześniej orientować. Taki to styl. Dobra. Jak coś to mówcie, moi drodzy. Roni też czyta komentarze. Przejmuje to trochę dłużej niż mnie na przykład. No próbuję przynajmniej sięgnąć tak wzrokiem na komputer. Ale pamiętajcie, że ja... No i jak to się skończyło? Piszesz mi obrazek? Że ja? No tak, że jak to się skończyło? No dotarliśmy tam do jednego magazynu, gdzie Abby zostawiła na razie te dzieciaki. No i wszystko się okaże później. Teraz musimy pozbierać zapasy i dalej szukać Owena. Dobra, zobaczmy się później może. Ale dla was, widzowie, ponieważ jesteście tutaj z agenci z... O, pięknie! No, to czego szukałem. Pięknie. Kabura na długą broń. Ale napiszcie na czacie, jeżeli graliście w jedynkę, to co sądzicie o tym wprowadzeniu, że o tej kaburze, bo teraz to mi się gorzej nie za bardzo mi się podoba, bo w jedynce trzeba było sobie kaburę zrobić, kiedy chciałeś, a tutaj trzeba ją znaleźć. No, mi się to średnio podoba, ja wolałem bardziej, że kaburę można było zrobić sobie w każdej chwili, kiedy tylko miałeś szczęście. No więc... No to bardziej przypomina Uncharted 4. No. No tak, no ale napiszcie, co o tym sądzicie. Ja wolałem bardziej zrobić jaka bura, a nie jej szukać. O, no bo mamy tu... Kolegów? Cie. W każdym razie, wracając do mojego stwierdzenia. Agenci, jesteście ze mną na Twitchu przez już dość trochę, ale Roniego nie widzieliście do tej pory. Czemu? Roni jest moim kuzynem, a tutaj mówię wam od razu, jego często tu nie ma. Niestety. Mieszkamy w osobnych miastach, więc rzadko się widujemy. O, klikacz. Tak. Warto byłoby do niego podejść. Tak, dokładnie. Przytulić się do niego. Tak, uściskać go, tak długo się nie widzieliśmy. Jezu. Tutaj jest on bardziej przerażający, bo to wydaje się, jakby on nas widział. No, ale on tu jest. Ale ci zarażeni są tutaj bardziej agresywni. Jak był tutaj purflak, tam był, to on jest taki. O wiele bardziej naprawdę. On szarżuje tak bardziej. Na przykład tam po prostu biegł sobie, bo chciał nas dorwać, a tutaj dosłownie biegnie, dosłownie. Ale masz tam jakby tylko mini purflaka, bo jak nie tak, nazwać. Nie, tego no, normalnego. On przede wszystkim jest większy. No właśnie, jest większy, no i właśnie on tak ryczy, naprawdę biegnie nas naprawdę z całej siły, naprawdę, więc on jest tak, a więc zarażeni są tutaj, no, bardziej agresywni, wrzeszczą, biją, naprawdę, więc, nie no, jeżeli chodzi o robienie tutaj, u zarażonego, to, jeżeli chodzi o zarażonych, to... O, śpiewacz. To wyszło im wręcz świetnie, bardzo dobrze zrobili, z perspektywy pana gier. No, myślałeś, że ci nie widzę? No. Chociaż tutaj znaczy hacze minus. No, oni są moim zdaniem gorsi, tak trochę bardziej wnerwiający. Tamci byli
Chociaż tam ci też byli wkurzający, bo trzeba było na ich wieki czekać, ale można było z nimi normalnie jak zrobić, a tutaj to ci... Najgorsze jest to, że tego szkacza nie widać, dosłownie, nawet na radarze naprawdę nie widać go dosłownie. Wtedy też nie było go widać, tylko było widać, tylko było widać chociaż jego oddech, naprawdę, a teraz nic nie widać, nic. Kompletnie nic. I to jest właśnie rzecz, której oceniam na minus w tej grze niestety. Przede wszystkim dało się go trafić z oddali, a tak to... No właśnie, a tak to on się wierci non stop. Nie, a tak to on jest po prostu... Nie no, wierci również. A. O, tu jakiś... A. A. I teraz co? Strzelisz, zareaguje klikacz. Przy okazji, nie? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie musi zareagować. O, dwa czekacze. No zauważyłem niestety. No to cóż, trudno. Trudno. Trudno już. To jest właśnie minus agenci. No. Bo klikacz... A ten jest jeszcze tutaj. Gdzieś to mi trafiła w takim razie. A może, dobra, nie chcę nawet wiedzieć. Nie chcę wiedzieć. Patrzymy, czy coś mają. Dobra, ten ma taśmę klejącą. O, przyda się idealnie. Ale to zdanie mi się spodobało, dziesiątkę. No, to było dobre. Dobra. Ale nie skończyłem ani jednego, ani drugiego. Jeśli chodzi o czyhacze, to ich minus był taki, że przynajmniej wtedy szło je trafić jako tako, nie? No, dokładnie. No a tak, to niestety tutaj one od razu reagują, że się ukrywają, nie? No, jest. Dobra, młyn. Czyli musimy iść tędy. Dobra. Aha, i tu będzie wyjaśnione, czemu Owen zginął. Proszę? Nie wiem, czy tutaj Owen chyba był tym, którego Ellie zaszlachtowała. No tak, ale to będzie później. O, monetę zalabamy, zobaczmy ją. Ładnie. Jakiś tutaj kościółek z 1819. Ładne. Ale uwielbiam w ogóle, jak ci twórcy Naughty Dog dają takie piękne te rzeczy, które oni odzorowują w prawdziwym świecie. Ops. Prawda. Ops. Chlub. No cóż. O, na przykład. Poruszanie wody. Proszę, przecież jak to pięknie wygląda. Przecież nawet kropelki są. Jak świecisz na postać, to ona zasłania się ręką i mówi przestań. No naprawdę. Tu akurat wyszło na plus. No bardzo dobrze. Ani zawsze. Świetnie to... Aj, wybaczcie, nie to. Zawsze świetnie im to wychodziło. No ale niestety można też zauważyć parę kroków w tył. No niestety, no fabuła, no niestety moim zdaniem jest słabym ogniwem niestety tej części. No ale cóż, chociaż każdy ma swoje zdanie i nie każdy musi się ze mną zgadzać. Tę butelkę ma z Coca-Coli? Może, najwyraźniej. Niestety, opsa. Chciałem popływać. Takie fale to powinny ją zmieść. No. Abi ma krzepę. Cześć szaman, witam. Abi ma krzepę. O, pięknie, dziękuję. Tu mamy, proszę. Cześć szaman, witam. Witam serdecznie na live'ie. Witam serdecznie, ja również. Który nie prowadzę, ale kistym. Cóż. O nie. Szpital? Serio? Nie, to żaden szpital, ale strzały dostajemy. Fajnie. Czyli za niedługo pojawi się jakaś broń cicha. Bardzo mi się to podoba. O. O, proszę, jakiś liść kolejny.
Co? Nie musimy go czytać, bo było jak coś. Mhm. Dobrze, ale spróbuję. Will, badam, padam z nóg, chociaż nie, znaczy nie brakuje mi adrenaliny z powodu tej cholernej sytuacji. Znaczy, grypa daje mi strasznie w kość. Pozwól, że się zdrzemnę parę godzin, żebym mogła go to zwalczyć. Ukołysałem naszą przyjaciółkę i położyłam ją spać. Chyba jest naprawdę wstrząśnięta tą całą przemocą. Zapytałam o mamusiu, czemu Amut i tata to popychaliście tych ludzi? Odpowiedziałam, że tylko w ten sposób mogliśmy się dostać na pokład. Pokiwała głową, ale chyba nie do końca rozumiem. Może. Że powinnam była powiedzieć coś innego, nie wiem. Tak czy siak, jeśli obudzi się przede mną, poczytaj z nią jedną z jej książek. Wydaje mi się, że to ją uspokaja. Mam nadzieję, że udało ci się naprawić tę sytuację z racjami. Kocham cię, Queen. Patrząc na to, jak skończyła, to raczej nie wątpię, że naprawił. Ja też niestety raczej wątpię. A patrząc na to, że ta dziewczynka nie wiedziała, czym są zarażeni, to wątpię też, że to był jakiś koniec epidemii, bardziej początek. No raczej. Ale co się w ogóle stało z statkiem? Że to jest dosłownie ruina. Dosłownie. Bomba w niego jakoś uderzyła, czy co? Nie wiem, naprawdę, jak... Spoglądając na to, jak bardzo ludzie próbują często się... sobie pomagać w trakcie... O, proszę, kusza. Dziękuję. Zabiłeś ich wszystkich. O. Dziękuję. Chyba parę ci zostało. No widzę. Mam na myśli tego gościa, który reagował i skomentował, czy zabił ich wszystkich, nie? No. Paru mu zostało. O, znowu troszkę jakaś. Dziękuję za pomoc przy zarażonym pasażerze. Mamy szczęście, że na pokładzie jest ktoś tak wyszkolony i niezłomny jak ty. Członkowie załogi są do niczego i nie zgadzam się z kapitanem, że broń powinna pozostać w składzie. Nie możemy celowo lekceważyć tego, że na pokładzie promu są zarażeni pasażerowie. Sejf z bronią jest na górnym pokładzie rufowym. Kombinacja to 90-71-1. W środku jest twoja kusza. Masz moje zaufanie w tej sprawie. O, świetnie. Czyli sejf tu mamy. Zaraz go znajdziemy. Wiesz, gdzie on jest? Tak, wiem, gdzie jest. I coś czuję, że znasz kombinację na pamięć. Nie znam. Zresztą przed chwilą była. O! O matko, ale zlemiłem. Jeden nad tobą. Nie wiem, matko, ale zlemiłem. Niech zgadnę. Sejf na rufowym pokładzie to jest ten. Nie, jest troszkę dalej, ale oczywiście za nimi wszystkimi. Czyli zgasz latarkę. Nie, no zarażony nie widzi tu. Zarażony nic nie widzi przecież. No kiedyś widział w pierwszej części. Co? Normalna fakt, że na jego świeci się i on to ignoruje. Faktycznie. Dobra, poczekamy tu na niego. A, bo klikasz tu przyjdzie. Tak, on tu przejdzie, więc poczekam tu na niego chwilę. Wolę go nie zabijać z kuszy, bo klikacza trzeba w głowę trafić, a to jest trochę trudne. O. Głowa. No. Tak, tylko wiesz, że z kuszy nie chciałem. Bo trzeba mu w głowę wcelować specjalnie. Co my tu mamy? Dużo jest klikaczy na tym statku? Nie.
O. Dobra, zrobię to do... No, nie mogę patrzeć na tą pustkę. Naprawdę na tą pustkę nie mogę patrzeć. No. Dajcie znać, agenci, jak mnie w ogóle słychać. Tak a propos. Ale poza czekaczami to klikaczem wyszło przegenialnie. No, tak. Tu naprawdę można poczuć, że to one. Tak. No i cicho. Krzyczymy na innych. Nie wolno przecież na innych bez powodu. Bez powodu. No właśnie. Jestem zarażony. No właśnie, a to jest powód, żeby krzyczeć? Wiedziałem jak The Thailand. Dobra, po problemie. O, dobra, teraz tylko się tam dostać. Bops. Świat na chwilę zniknął. Jeszcze wyżej będzie ten save. Tak, tu jest. Oczywiście. Czemu nie? Staje się powoli dokładnie to, o czym mówiliśmy. O! Ja mam brakowało. Ja cię kręcę, ile te fastosy, to jest takie uczucie, że ona krzyknie, krzykniało się poruszy i ona, masz wrażenie, że to jest ten jej krzyk na przykład? Dobrze, sprawdźmy tylko, jaka to była kombinacja. To było... A, 90-77-01. Tak. Dobrze. To ostatnie, co robimy, agenci. Dobrze, dobrze. 77? Tak, tak. Ale kombinacja tego sejfu mi się bardzo podoba. Że tutaj faktycznie można sobie wstukać, bo tam trzeba było kartkę znaleźć i tyle. A to jest takie bardziej... No, co jest? Ciebie przestała mi wstukiwać cyfry. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest, Abi? Czekaj, pokaż. Nie, czekaj, czekaj, może teraz. Czasami się zła rzeczy. No. 77. Tak. Dobra, 01. Tak, wiem. No. Co ty robisz? Dobra, już tak zrobię. Trudno. No właśnie, ale wracając właśnie do, przepraszam, do mojego komentarza. O, właśnie. Że tu faktycznie, jeżeli ktoś zauważył, to tutaj pojawia się również, że jeżeli trafimy na prawidłową cyfrę, faktycznie jak będziemy wstukiwać, to zmienia się dźwięk tej zapadki, tego mechanizmu. Faktycznie. No więc jeżeli ktoś chciał właśnie odgadnąć kod, to jest to możliwe, tylko musi tą grę włączyć głośniej, to jest w stanie kod odgadnąć. Albo grać na słuchawkach. No dobrze, agenci. No wygląda jest... na to, że będzie trzeba zapisać tą gierkę ręcznie. No. To zrobimy za niedługo. No. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz na YouTubie, followa na Instagramie, Twitchu. Roni prowadził dzisiaj rozgrywkę. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Cześć, na razie.